Miłosierdzia. Chcemy rozpocząć czas zadumy nad tym wielkim przymiotem Boga. Chcemy rozpocząć czas zadumy nad własnym życiem. Ile razy przychodzimy, by prosić Boga o miłosierdzie. Ile razy przychodzimy, by prosić Boga o przebaczenie grzechów. A On za każdym razem pochyla się nad nami i nam wybacza. Dzisiaj chcemy dziękować Mu. Te kilkaset kroków, może kilka tysięcy kroków, które zrobimy, może czasami już zmęczeni, po całym dniu chcemy ofiarować jako dziękczynienie Panu Bogu. Chcemy ten czas przeżyć jak najowocniej. Może warto ofiarować tą drogę miłosierdzia w jakiejś intencji. Za kogoś. Za coś. Może coś, co nam w życiu jakoś nie wychodzi. Może coś, co jest w nas jeszcze takie bardzo słabe. Zawierzyć Panu Bogu. Iść za krzyżem. Dać się prowadzić Panu Jezusowi w życiu. Ten krzyż będzie nam przewodniczył. Będziemy za tym krzyżem szli, odmawiając koronkę do Bożego miłosierdzia. Modlitwę znaną na każdym świecie, a wypłynęła, można powiedzieć, od nas. Będziemy modlili się, ale też chcemy przeżyć wspólnotę. Zobaczcie, z jakich odległych krajów do nas przyjechali goście. Są z nami goście z Puerto Rico. Wymęczeni po całym dniu i pełni radości i entuzjazmu, ciągle silni i mocni. Są z nami goście ze Słowacji. Byli z nami do tej pory, ale już siły nie pozwoliły, goście z Białorusi jeszcze i z Boliwii. Ale zmęczeni niestety musieli wyjechać. Również z nimi się łączymy. Znakiem krzyża naszą modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź za nas grzesznymi. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, wymarzła Pan z Ojca Piłata, z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus rzekł: pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Największą ofiarą napaści jest młody człowiek. Kształtujące się dopiero serce i sumienie jest obiektem brutalnego aktu,
ze strony propagandy destrukcyjnych ideologii, fali neopogaństwa, rządnego zysku, biznesu narkotykowego i pornograficznego. Każdego dnia miliony młodych jest okradanych z wiary w Boga, systemu wartości, czystości serca, duchowego piękna. Okradanych i ranionych brakiem miłości i własnymi grzechami. According to St. Luke, Jesus said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, which stripped him of his raiment and wounded him and departed, leaving him half dead. The biggest victim of this mugging is a young man. Still developing heart and consciousness are attacked by the propaganda of destructive ideology, by the neopaganism, and by the drug and pornographic business. Every day, millions of young people have their faith, value system, heart purity, and the soul's beauty stolen. Those people are robbed and hurt by their sins and because of lack of love. I'm
Wreszcie przechodzą, kiedy możemy sobie wyobrazić, gdy Bóg płacze nad naszym grzechem, nad naszym upadkiem, nad naszym sponiewieraniem. Chcemy modlić się teraz koronką do Bożego Miłosierdzia. Zapraszam te osoby, które będą modlitwę prowadzić. Nie ucz nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Błagasz Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Przybliży nas, niech ukaże nam na nowo to, co może jeszcze przed nami zakryte. Świętego Łukasza. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo przywita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Sytuacja wielu współczesnych młodych ludzi to głęboki upadek,
nad którym obojętnie przechodzą najbliżsi. Szkoła, politycy, ty i ja. According to St. Luke, and by chance there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side, and likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side. The situation of many young people could be described as a big fall, which is not even noticed by the relatives, school, politicians, by you and me. Ojcze nasz, zatroskani o młodzież, prosimy Cię o szczególne dla niej łaski. Pomóż młodym znaleźć prawdę, której pragną i spraw, by nie gorszyli się fałszem i obłudą świata. Zachowaj ich wrażliwe dusze od zła i niemoralności, która odbiera sens życia i nadzieję, oraz oddala od Ciebie, Boże, który jesteś dobrem jedynym i celem naszym. Wskaż im, Ojcze, jak przygotować się nauką i pracą do podjęcia czekających ich w życiu obowiązków. Niech cieszą się pięknem świata i radością swojego życia. Niech zaufaniem obdarzy rodziców i wychowawców. W Twoim Synu, a Panu naszym, Jezusie Chrystusie, niech znajdą drogę, prawdę i życie. Amen. Father, we who are concerned about youth today, we ask you for a special grace for them. Help them to find the truth which they need, and let them not worry about the hypocrites of today's world. Keep their sensitive souls far away from the evil and immorality, which both take away hope and the sense of their lives. The evil moves us away from you, and you are the only good and our only aim. Dear Heavenly Father, show them how the education and work can prepare young people to take the responsibility for their duties. May they enjoy the beauty of the world and enjoy being young. May they trust their parents and teachers. May they find the way, truth, and life in your Son, Jesus Christ. Amen.
i wyjdziemy ze krzyżem. Bardzo proszę przedstawicieli Słowacji, by wzięli krzyż. Przedstawiciele Słowacji. Według świętego Łukasza. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody, pielęgnował go. Tym Samarytaninem jest Chrystus. Jego miłosierna miłość podnosi człowieka. Nie ma takich ran, z których nie mógłby cię uleczyć, ani takiego upadku, z którego by cię nie podniósł. Przyjmij go jako osobistego Pana i Zbawiciela. According to Saint Luke, but a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him,
He had compassion on him and went to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. This Samaritan is Jesus Christ. His merciful love raises a man. There are no such wounds which could not be healed by Jesus. He can raise you when you fall down. Take him as your personal Lord and Savior. Moi drodzy, wyruszamy dalej już do ostatniej stacji na placu Jana Pawła II. Teraz będziemy modlili się litanią do Bożego Miłosierdzia. Bardzo proszę, by... Za wasze
Ten krzyk.